W poprzednim nagraniu mówiłam Ci między innymi o mocnych kwasach. Wiesz już, że są to takie kwasy, które w wodzie dysocjują minimalnie w 95%. Do mocnych kwasów zaliczamy między innymi niektóre kwasy tlenowe. Kwasy tlenowe to takie, które w reszcie kwasowej zawierają tlen. Mocnymi kwasami tlenowymi są między innymi kwas siarkowy 6, kwas azotowy 5, kwas chlorowy 7. Do kwasów mocnych zaliczamy też kwasy beztlenowe, w tym kwas chlorowodorowy, kwas bromowodorowy albo też kwas jodowodorowy. Warto zapamiętać, że mocnych kwasów jest 6. W tym nagraniu zajmiemy się kwasami słabymi. Do takich kwasów możemy zaliczyć na przykład kwas siarkowy 4, kwas azotowy 3, kwas fosforowy 5, a także kwasy beztlenowe, w tym kwas siarkowodorowy, albo też kwas fluorowodorowy. Skoro mocne kwasy dysocjują prawie w 100%, pamiętaj, jest to przedział od 100 do 95%, to nie trudno się domyślić, że kwasy słabe nie będą dysocjowały w 100%. Będą one dysocjowały w niewielkim stopniu. Stopień, w jakim dysocjują kwasy słabe, wynosi mniej niż 5%. Weźmy na przykład wodny roztwór kwasu fluorowodorowego. Jeden mol cząsteczek tego kwasu dysocjuje w pewnym stopniu, dając kationy wodoru i aniony reszty kwasowej, czyli aniony fluorkowe. W tym układzie dojdzie do powstania stanu równowagi pomiędzy cząsteczkami niezdysocjowanymi, a cząsteczkami zdysocjowanymi. Zastanówmy się teraz, jakie pH będzie miał 1,5-molowy wodny roztwór kwasu fluorowodorowego. Stężenie początkowe kwasu wynosi 1,5 mol na decymetr sześcienny. Dla każdej równowagi reakcji możemy w danych warunkach ciśnienia i temperatury wyznaczyć stałą równowagi. W tym przypadku stała równowagi to ta stała równowagi dysocjacji kwasu. Oznaczmy ją jako Ka. A od angielskiego słowa acid, czyli kwas. Kwas fluorowodorowy jest w równowadze z produktami jego dysocjacji. Czyli Ka równa się iloczynowi stężenia równowagowego jonów wodorowych i stężenia równowagowego jonów fluorkowych podzielonemu przez stężenie równowagowe niezdysocjowanego kwasu fluorowodorowego. Jeśli przedstawiona tutaj reakcja zachodzi w temperaturze 25 stopni Celsjusza, to wartość stałej równowagi dysocjacji kwasu fluorowodorowego wynosi 7 razy 10 do minus czwartej. W takim razie, jak wyznaczyć pH uzyskanego roztworu? Stężenie początkowe roztworu kwasu fluorowodorowego wynosi 1,5 mol na decymetr sześcienny. Aby wyznaczyć wartość pH, muszę najpierw wyliczyć, jakie jest stężenie jonów wodoru w roztworze równowagowym. Następnie obliczę wartość, która jest równa ujemnemu logarytmowi ze stężenia jonów wodorowych i będę znać pH roztworu. Mam 1,5 mola na decymetr sześcienny kwasu. Część cząsteczek kwasu ulega dysocjacji. Tą część zaznaczmy sobie jako jakiś x. X moli na decymetr sześcienny kwasu zdysocjowało. Z x zdysocjowanych moli powstały jony wodoru i jony fluorkowe. Z równania reakcji dysocjacji widać, że stosunek substratów do produktów wynosi 1 do 1 do 1. To też mogę zapisać, że tutaj powstało mi x mol na decymetr sześcienny jonów wodoru i x mol na decymetr sześcienny jonów fluorkowych. W stanie równowagi stężenie niezdysocjowanego fluorowodoru wynosi 1,5 odjąć x, oczywiście mol na decymetr sześcienny. Wyznaczmy x. Stała równowagi wynosi 7 razy 10 do minus czwartej. Wiemy też, że końcowe równowagowe stężenie kwasu fluorowodorowego wynosi 1,5 odjąć x. Jest to stężenie początkowe
minus stężenie tego, co zdysocjowało. Tak zwane stężenie cząsteczek zdysocjowanych. Zdysocjowało x moli kwasu. W takim razie powstało również x moli kationów wodoru i x moli anionów fluorkowych. Teraz, kiedy doprowadziłam równanie do takiej postaci, to dalsze wyliczenia są już tylko i wyłącznie czystą matematyką. Otrzymałam Ka równe jest x razy x dzielone przez C0 odjąć x. 7 razy 10 do minus czwartej równe jest x kwadrat podzielone przez 1,5 minus x. Pomnóżmy teraz obie strony przez 1,5 minus x. Otrzymujemy 7 razy 10 do minus czwartej razy, otwieram nawias, 1,5 minus x, zamykam nawias, równe jest x kwadrat. Wymnóżmy sobie teraz to wyrażenie w nawiasie. Otrzymujemy 1,5 razy 7 razy 10 do minus czwartej minus x razy 7 razy 10 do minus czwartej równe jest x kwadrat. 10,5 razy 10 do minus czwartej odjąć 7 razy 10 do minus czwartej x równe jest x kwadrat. To wyrażenie może wyglądać trochę skomplikowanie, ale jest to równanie kwadratowe. Jeśli masz jeszcze problem z równaniami kwadratowymi, to proponuję obejrzeć odpowiedni film z matematyki. Przenieśmy to wszystko na prawą stronę równania. Po lewej stronie zostanie 0, natomiast po prawej otrzymujemy x kwadrat plus 7 razy 10 do minus czwartej odjąć 10,5 razy 10 do minus czwartej. Przypomnę tutaj szybciutko, że aby wyznaczyć równanie kwadratowe, najpierw należy wyznaczyć deltę. Dla takiego równania matematycznego, gdzie ax kwadrat plus bx plus c równa się 0, wyrażenie na deltę przyjmuje wartość. Delta równa jest b do kwadratu minus 4ac. W naszym przypadku delta wynosi 7 razy 10 do minus czwartej, to wszystko podniesione do kwadratu, odjąć 4 razy 1, otwórzmy sobie tutaj nawias, razy 10 do minus czwartej. Zamykamy nawias. Delta równa się 49 razy 10 do minus 8, dodać 42 razy 10 do minus czwartej. Delta równa jest 42,049 razy 10 do minus czwartej. W naszym przypadku delta przyjmuje wartość dodatnią, dlatego też rozwiązaniem naszego równania będą dwie wartości x, z czego tylko jedna, ta dodatnia wartość, będzie mówić nam o stężeniu niezdysocjowanych cząstek. Przypomnę, że x1 równe jest minus b minus pierwiastek kwadratowy z delty podzielone przez 2a. Natomiast x2 równy jest minus b dodać pierwiastek kwadratowy z delty podzielone przez 2a. Stężenie musi być wielkością dodatnią. Dlatego też interesującym nas równaniem jest tylko dodatni pierwiastek, czyli ten drugi pierwiastek. x2 równe jest minus 7 razy 10 do minus czwartej dodać pierwiastek kwadratowy pod pierwiastkiem 42, 0, 0, 0, 49 razy 10 do minus czwartej. I to wszystko podzielone przez 2 razy 1. Tutaj może użyję kalkulatora i obliczę sobie, ile wynosi moje wyrażenie w liczniku. 42, 0, 0, 0, 49 razy 10 do minus czwartej. Z tego wyciągam pierwiastek kwadratowy, a następnie wartość tą dodaję do wyrażenia minus 7 razy 10 do minus czwartej. I to wszystko dzielę na 2. W przybliżeniu
otrzymuję wynik x2 równe jest 0,033. Jest to stężenie cząstek zdysocjowanych, czyli jest to stężenie kationów wodoru, a także anionów fluorkowych i cząsteczek niezdysocjowanych kwasu znajdujących się w stanie równowagi. Chcieliśmy poznać pH naszego roztworu. pH wynosi ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych. W takim razie w naszym przypadku pH wynosi ujemny logarytm z 0,033. Wyciągnę sobie logarytm z tej liczby i otrzymuję, że pH mojego roztworu wynosi 1,48. Dotarliśmy do celu. Wyznaczyliśmy pH roztworu kwasu, który dysocjuje w niewielkim stopniu. Zapamiętaj, stężenie jonów wodorowych w roztworach słabych kwasów obliczamy na podstawie stałej dysocjacji. Teraz, gdy o słabych kwasach wiesz już wszystko, to zapraszam Cię do obejrzenia kolejnego nagrania, w którym zobaczysz, jak to wygląda w przypadku słabych zasad.